razu. Następnym zawodnikiem jest pan Sternicki Jan, tak? Tak, tak, dobrze, dobrze. Nizakiem jest Weronika Sternicka. Koniki Poseł i Korsarz. Stajnia Grążawy, tak? Można startować, proszę. Czy życzycie się Państwo, jaka bryczka jest przygotowana, jaki luzak ma komfort, trzymając się tych takich uchwytów, po tylko, żeby dobrze tylną częścią bryczki sterować. I prosimy na pierwszą przeszkodę. Zaraz jak przejedzie Pan przez celowniki, te celowniki, gdzie jest takie kółeczko czerwone i białe, no to są końcowe, tak? A gdzie są startowe? A startowe są tam po prawej stronie, dalej, przy przeszkodzie pierwszej. No, życzymy powodzenia. Bardzo ładnie, jednakowo ubrani. Bryczka również wysokiej klasy. I bardzo dobrze, proszę Państwa, że amatorzy się bawią, bo to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Każdy szczegół jest dopięty. Jedna ze trudniejszych przeszkód jest tak zwana podkowa. O, proszę zobaczyć, jak luzaczka nadrzuca bryczką, żeby nie zwalić piłeczki, nie zrzucić piłeczki i jedziemy dalej. I jedziemy tam na te trzy, że tak powiem, baloty słomy. Każdy z zawodników obiera sobie wariant przejazdu, ale przejazdy są obowiązkowe. Musi przejechać tylko raz przez obowiązkowy przejazd, gdzie tu już Państwu wspominałem, po prawej stronie ma być czerwony kolor. Nie można dwa razy przejeżdżać, nie można przejeżdżać również pod wóz, że tak powiem. Pięknie, jedziemy na następną część. Bryczki to posiadają, proszę Państwa, hamulce tylne, na tylne koła, na przednie koła, a niektóre bryczki mają hamulce również na lewą stronę, czy prawą stronę, także jest tutaj dowolność, chodzi tylko o to, żeby jak najbardziej zręcznościowo pokonać ten parkour. A na parkurze, proszę Państwa, Sternicki Jan. I kolejna przeszkoda. Ja bym poprosił o czas pierwszego zawodnika. Trzy minuty, poprzedni zawodnik miał 3 minuty, 37 sekund i 29 setnych. Tu już mamy 2 minuty i 10 sekund, a jeszcze zostało parę przeszkód. No, zauważając po tych dwóch przejazdach, niespełna dwóch przejazdach, parkour nie jest łatwy. Ale kto powiedział, że będzie łatwo? Przeszkoda 13, naprawdę okazuje się tą przeszkodą trochę pechową, ale za którymś razem konie sobie radzą. Gospodarze mają prawo ustawić taki parkour, mają prawo ustawić tak przeszkody, żeby... Zresztą dla wszystkich warunki są jednakowe. W takiej kwestii może luzak zejść z bryczki i konia za uzdę przeprowadzić przez przeszkodę, aczkolwiek wtedy są punkty karne. No, zobaczymy. No i poszły. Brawo. Takie delikatnie, żeby nie wystraszyć. Brawo. Tak. No.
jeszcze zostały dwie przeszkody. Ruch z wodą został, taka imitacja ruchu z wodą został i ostatnia przeszkoda tutaj przed nami. No proszę Państwa, są kłopoty, wiadomo są kłopoty. Nigdy nie wiadomo, jaki parkour gospodarz zawodów postawi. I to są właśnie te niespodzianki. Niespodzianki, które powodują, że jest tak, a nie inaczej. No i dziękujemy panu Janowi Sternickiemu i Weronice Sternickiej. Czas 4 minuty 48.